sadownicy i goście ze Stanów Zjednoczonych. Moje zadanie jest skromne. Chcę powiedzieć troszkę o tym, jakim profesor był wychowawcą i nauczycielem i troszkę przybliżyć jego postać. W krakowskim czasopiśmie akademickim przeczytałem o naukowcach i uczonych. Bardzo dobry artykuł. I w tym artykule jest napisane tak. Naukowiec to jest taki, który za pieniądze, za określonej instytucji prowadzi badania. To jest naukowiec. Takich naukowców mamy chyba teraz dużo. Natomiast uczony to jest taki, który ma szerokie horyzonty myślowe, który prowadzi badania dla przyjemności. To jest jego pasja, który lubi podróże naukowe i lubi pisać. I myślę, że profesor Pieniążek to był uczony, a nie naukowiec, jak ty wcześniej powiedziałem. Tak to traktujemy. Profesor Pieniążek uczył nas, jak pisać, jak mówić. Uczył nas sadownictwa, uczył nas biologii. I pamiętam doskonale, jak uczył nas, jak mówić. Powiedział tak, jeżeli staniecie przed audytorium, to swoją kwestię możecie powiedzieć w 5 minut, w 10 minut albo w godzinę. Zależy od tego, jakie są wymagania i co macie do powiedzenia. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli na sali jest szum, to pierwsze słowa przeznaczacie na tak zwany rozkurz. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest rozkurz. Rozkurz to jest słownictwo młynarzy. To jest taki dość wątki, która się rozkurza w czasie mielenia zboża. A więc najpierw mówi się coś mało ważnego jako rozkurz. A potem dopiero przychodzi się do właściwego zadania. I tutaj właśnie przy tym zadaniu trzeba wiedzieć, co powiedzieć i jak powiedzieć. Ja spotkałem profesora Pieniążka po raz pierwszy w roku 56. Jak czekaliśmy na sali wykładowej numer 2 na SGGW na wykładowce. Wchodzi profesor. Postać taka bardzo skromna. Wydaje się, że mamy go tutaj. Bardzo skromna, jakby nieśmiała, ale uśmiechnięta. W taki sposób, że od razu polubiliśmy go. I powiedział wtedy tak, żeby nas zachęcić do sadownictwa. Uprawa owoców, w ogóle owoce, to bardzo ważna dziedzina. Dlatego, że mówimy, to jest, że jakieś dzieło wykonamy, to mówimy, to jest owoc naszej pracy. A nie mówimy, że to jest warzywo naszej pracy. Także proszę pana profesora Lawickiego. Właśnie ten kapry figi
zapylają kwiaty smyrnańskie i jest cały proces tak zwany kaprifikacji, czyli zamieszania gałązek kaprifiki na drzewach figowych, który jest znany od 3-4 tysięcy lat. No to były bardzo ciekawe rzeczy. No potem nam powiedział o tym, jak chyba Krasiński, mogę się mylić, biskup Krasiński, fajny pisarz, pisał o tym, jak to było źle, gdyby pan na denny pozamieszał dynię. No taka dynia byłaby bardzo niebezpieczna dla człowieka. A właśnie dynie na drzewie to są papaje. To są owoce o ciężarze od 5, 10, 15 kilogramów. I wtedy od tego pierwszego wykładu nabraliśmy szacunku dla profesora, bo bardzo go lubiliśmy i z niecierpliwością czekaliśmy na każdy jego wykład. Ale to nie wszystko, dlatego że nasza społeczność studencka w latach 50. my również pracownicy w młodym instytucie, to byli ludzie przeważnie ze wsi, z małych miasteczek i myśmy wszyscy mieli niestety duże braki w wykształceniu, bo w ogóle nas nie uczono języków obcych. Był nauczany język rosyjski, ale też do tego nie podchodzono poważnie. Nie mieliśmy żadnych kontaktów z zagranicą, bo to było bardzo niemile widziane. Także profesor był tutaj dla nas wielkim autorytetem, dlatego że profesor miał bardzo gruntowne wykształcenie. Znał łaciny, znał niemiecki, znał francuski. Angielskiego trwało się później, jak w Stanach Zjednoczonych. Także te pierwsze trzy języki to nauczyli w szkole średniej, bo tam języki były bardzo poważnie traktowane. Także dzięki temu, że mógł powiedzieć po łacinie, nazwać każdą roślinę i powiedzieć na ten temat dużo, to była bardzo ważna rzecz dla nas. Następnie tutaj należałoby powiedzieć dosłownie parę słów o Skierniewicach. No tu już profesor jest w Siewiórku, jako profesor, bo tam pierwsze pięcie było już tam zjednoczone i wyglądał poważnie i również my tak go traktowaliśmy jako wielkiego uczonego, przed którym mieli się czoło. Następnie mamy profesora Malinowskiego, który pracował w Skierniewicach już przed wojną, bo być może są tutaj osoby, które nie wiedzą, skąd się wzięły Skierniewice i cały instytut. Otóż w 1919 roku pałac arcybiskupów Jeśnieńskich i 270 hektarów zostało przez państwo przeznaczone dla SGGW w Warszawie i SGGW w Warszawie otworzyło placówki dla studentów i dla wada Skierniewicach. I tu mamy profesora Malinowskiego, który wysłał profesora pieniążka z Stanów i mamy profesora Włodzimierza Goriaczkowskiego, który założył sad doświadczalny w Skierniewicach, gdzie się uczyliśmy później pod kierunkiem profesora pieniążka i profesora Reimana i innych. I mamy nasz stary sad w Skierniewicach. To jest zdjęcie zrobione przede mną w latach 50., gdzie były porównywane drzewa wysokopiętne z niskopiętnymi. Te wysokopiętne wymagały wysokich traw i bardzo późno owocowały. No i mamy profesora Mariana Ludzkiego, który prowadził doświadczenia w Skierniewicach na polach doświadczalnych i budynki szkoły głównej gospodarki miejskiego w Skierniewicach. I nasze najstarsze sady. Tak to wyglądało. My na tych obiektach uczyliśmy się nowoczesnego sadownictwa pod kierunkiem profesora. I tutaj warto wspomnieć rok 50.
sadownicze to powstało z tej wymiany. Dlatego, że pracownicy Instytutu jeden za drugim wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, do Francji, do Włoch i zdobywali naukę i przede wszystkim poznawali te warsztaty naukowe. Także był to dla profesora bardzo duże, profesor miał bardzo duże zasługi w tym, tej dziedzinie. No tutaj jak to było w Starych Stadach, jeszcze mamy takie zdjęcie i Stare Sady, które jeszcze są, i już nasze Sady w Gliwicach. I 51 rok powstaje Instytut Sadownictwa, profesor jest dyrektorem i tutaj dalej się kształcimy. Pierwsze 17 pracowników naukowych, to jest rok 56, 7, trzeba było iść na 1 maja. Ja nie poszedłem, bo mi się nie chciało. Profesor wtedy mnie zawołał. Panie kolego, niestety są takie warunki, że jak nie będziemy iść na 1 maja, to tu nic nie będzie, nie załatwimy. No i już od tej pory chodzimy regularnie na 1 maja. No już nasze sady blisko piętne, nasi pracownicy są. I dalsze zdobycze w zakresie sadownictwa, ale ja miałem mówić o tej nauce. Więc pierwsze to były właśnie te wyjazdy, drugie to pisaliśmy przecież pracę naukowe, wyniki doświadczeń, pracy doktorskie, artykuł popularny. Tutaj gdyby nie profesor, to często w związku z naszymi niedostatkami wykształcenia, to byłoby dosyć kiepsko. Natomiast profesor to wszystko poprawił i pokazywał nam, jakie robimy błędy. Ale no, najlepsze takie historie, które pamiętam, to były takie, że ktoś napisał pracę doktorską. Oczywiście w sadownictwie no to nie z głowy, nie z literatury, tylko po wykonaniu określonych doświadczeń, określonych badań. Napisał tą pracę i dał do recenzji profesorowi. A profesor to poprawił, napisał recenzję i ten kolega przyjechał do mnie i mówi, ja w ogóle nie wiedziałem, co w tej pracy jest, jak to jest osiągnięcie. Dopiero profesor mi pokazał. To właśnie był cały nasz profesor. Co jeszcze warto podkreślić, że profesor stwarzał każdemu możliwości do pracy. Nie bał się, że ktoś go przerośnie, że będzie mądrzejszy od profesora. Zawsze lubił powtarzać, jak się prowadził jakąś dyskusję naukową, tak dalej, pan to nie lepiej, to rzeczywiście tak jest. No a tak na porządku dziennym można powiedzieć, ja nigdy konfliktu z profesorem nie miałem, ale czasem się z nim nie zgadzałem, bo miałem inne poglądy na określone problemy sadownicze. To profesor nigdy nie powiedział nie, tylko po prostu milczał. I później to żal mnie. Powinien chodzić w
bardzo ładnie mówiliśmy z tym pokazać na konferencjach, na obudzie wszystkich spotkaniach do Towarzystwa Nauk, ale również bardzo przekonujący panem pracowników. Byliśmy takim instytutem, który wszystko, co się uzyskało, to przekazywaliśmy niezwłocznie do sadowników. I sadownicy obecni na tej sali mogą to na pewno potwierdzić. Dzięki tej osobowości profesora to mieliśmy w Polsce w roku 1974 Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy. Profesor wcześniej był prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i później był ten kongres. Mieliśmy z 1500 osób, a nawet może dwa, bo już potrafiliśmy policzyć. Wielką dumą pokazywaliśmy nasze osiągnięcia w salach, bo już było co pokazać. To były te zasady z tamtego okresu, zasady niskopięte, gęby zakończone, z herbicydami, pozytywami i to góra pomiędzy rzędami. A tutaj mamy taki obrazek, gdzie młodzi pracownicy, kiedy są z instytutu, zdają Pięckiego u profesora Pieniążka, bo będą w ramach tych umów z Kościołem Braci, będą mogły nie być zjednoczone. A tutaj są studenci z naszymi profesorami, profesorem Słowikiem, profesorem Słowikiem. I tutaj mamy władzę, to znaczy naprawdę Państwo poznają towarzysza Gierka, który przyjechał do nas z całą rządową delegacją i profesor oczywiście musiał ich przyjąć, oprowadzić po salach. No to znaczyło bardzo dużo, znaczyło, że nawet rząd docenia działania Instytutu, dlatego że w żadnych latach nie było dewiz, natomiast można było eksportować owoce, na przykład orzeszki, maliny, liście, jabłka i z tego było sporo dewiz, także rząd zaczął to doceniać. Produkcja sadownicza jako źródło dewiz. Ponieważ czasu nie zostało mi wiele, to chciałem odczytać jeszcze coś, co sobie zanotowałem, gdy było 80-lecie urodzin profesora w roku 1993. Było bardzo dużo gości i wtedy były takie opinie wygłaszane o profesorze Pieniążku. Mały człowiek o ujmującej powierzchowności, skromny, bardzo pracowity, czyniący wrażenie nieśmiałego. Jego głos dziwny, ciepły, coś na kształt przedtudalny. Nadzwyczaj życzliwy i bardzo wyrozumiały. Starał się każdemu pomóc, kto się do niego zwrócił. Obdarzony rzadko spotykanym talentem do nawiązywania współpracy z otoczeniem. Pięknie pisał zarówno rozprawy naukowe, jak i artykuły i książki o drzewach i krzewach owocowych, także egzotycznych. Podziwialiśmy jego wszechstronną wiedzę sadowniczą, społeczną i zawodową. Punktualny w działaniu z nieprzeciętną dyscypliną wewnętrzną. I tu było tak z tym ogródkiem. Profesor kochał swój ogródek. Wyskakiwał do tego ogródka, szybko robił coś i już z powrotem do domu, bo miał niestety swoją pracę zawodową. Ja go tak obserwowałem. Był wybitnym uczonym, wspaniałym nauczycielem i wychowawcą. Pracowników obdarzał dużym zaufaniem, stwarzał możliwości do samodzielnej pracy. Otworzył okno na świat młodym adeptom nauki, organizując roczne staże w Stanach Zjednoczonych dzięki nawiązaniu współpracy z Kościołem Braci w tym kraju. Styl pracy profesora Pieniążka powinien być
przyszłych pokoleń naukowców, a może uczonych. Profesor był niezawodny przy przezwyciężaniu trudności administracyjnych, jakie pierwszymi się często przy próbie realizacji nowych pomysłów. Jego autorytet był wystarczającym argumentem, aby załatwić sprawy, zdawałoby się było nie do realizacji. Profesor stwarzał każdemu warunki do swobodnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Nigdy nie obawiał się, że uczeń prześlignie swego nauczyciela. Cieszył się z naszych osiągnięć, kontaktów z ośrodkami nauki za granicą, postępu znajomości języków obcych, awansów naukowych i wartościowych odkrywczych publikacji. Profesor upatrywał w każdym pracowniku ukrytych wartości, co widoczne było w czasie dyskusji na tematy naukowe. Profesor zwykł mawiać: tak, panie kolego, pan to wie najlepiej. Te słowa potwierdzały naszą wartość jako jednostka Wielkiego Instytutu Profesora Pieniążka. Jak profesor był nad morzem na wczasach, to spotkał Igora Neverdelego, autora pamiątki z celulozy. Kiedyś to była obowiązkowa lektura dla nas wszystkich. I profesor opowiadał autorowi o tak zwanym żywym wiązaniu. Żywe wiązanie polega na tym, że jeżeli jakiś konar od drzewa ma ochotę się odłamać, to przy pomocy pędzli szczepianych w drugi konar, to żywe wiązanie tworzy. I chciałem powiedzieć, że my w Instytucie to czuliśmy to żywe wiązanie z profesorem. A teraz jeszcze parę zdjęć. To są nasi czołowi zawodnicy z lat 70. i 80. Tak się prosto znają. Zjazd sadowniczy, wręczanie honorowe czy uroczyste dyplom autorski. O, to jest to, czego się profesor obawiał, ale to się na szczęście nie sprawdziło. Pan w instytucie, który bardzo często, bo tak się dobrze pochodziło. No i już nasze nowe sady, które są zasługą między innymi profesora Pieniążka. Najbardziej nowoczesne rozwiązania, zbiór mechaniczny, piśni, śliwek przy pomocy kontrolnej. Dziękuję bardzo za uwagę.